Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Fares Frontier. Zaczynając, tak naprawdę chciałbym zacząć odcinek od ulepszenia faktorii, jeżeli to nam gra umożliwi, jak najbardziej. Nie powiem, odcinek nagrywam po raz drugi, z tego względu, że nie ten monitor był przechwytywany podczas nagrywania po raz pierwszy. No i cóż, sam komentarz mam, a gry nie. Także miejmy nadzieję, że teraz już wszystko będzie w porządku. No i tak, na pewno chcemy nadrobić mieszkania. W sensie schrony w tych rejonach. Tu poproszę, poproszę. Tu będą kolejny rząd również w ten sposób. Także niech się tym powolutku nasi mieszkańcy zajmują. Jak wygląda sytuacja z podatkami? No, 3000, bardzo ładnie. W ciągu roku myślę, że to jest w porządku rzecz. No i teraz tak, zasoby. Przydałoby się troszeczkę zwiększyć produkcję żywności. Zrobimy to w ten sposób. Chciałbym, żeby to było 12 na 12. No wyszło 12 na 11. No ale nic się nie stało. Teraz tak. Mur. Odgradzamy od razu, żeby nam żadna zwierzyna nie właziła w paradę. Tutaj, tutaj, tutaj. W ten sposób. Teraz tak. I chciałbym to chyba tutaj jakoś. Okej. I teraz przenosimy tak. I teraz chciałbym jeszcze oczywiście furtki. Furtki będą i w tym miejscu. W tym miejscu myślę, że nie ma potrzeby. Chociaż na przyszłość możemy postawić, też nie ma żadnego problemu. Nie jest to jakoś strasznie drogie. Póki co nas stać. A teraz tak, droga będzie szła jakoś w ten sposób. I teraz chciałbym, żeby to było tak. I żeby droga wychodziła tam. I tu gdzieś dalej też będziemy oczywiście ulepszać wszystko. Wszystko ulepszać? Może źle to ująłem. Na pewno będziemy to wszystko dalej rozwijać. Może to by było lepsze powiedzenie. No i tak, teraz chciałbym tutaj oczywiście studnie. I tak samo drzewa, o których mi wspominaliście, że jest to fajna rzecz, jeżeli chodzi o samodziałanie studni. Także jak najbardziej się tym zajmiemy. Tutaj, 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 tutaj. Zrobimy odbicie symetryczne. A co się będę? Myślę, że to nie będzie stanowiło problemu. Okej, także tu już mamy. I teraz tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało, chciałbym może postawić posąg, na który nie mamy niestety sztabek żelaza, ponieważ wszystkie są zużywane przez kuźnię? Tak, kuźnię kowala. Także, no cóż, na razie tego nie zrobimy, za to stać nas na mały placyk. Czyli tak, 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 tak. Okej, i tutaj też chciałbym, żeby to zostało wybudowane. Także to będzie takie kolejne małe centrum miasta. Okej, tu mamy. Uzdrowiciel leczy mieszkańców z chorób. Bardzo nam miło. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z kupcem. Pani kupiec, co możemy, czym możemy z tobą pohandlować? Tu chciałbym, żeby to zniknęło z faktorii. Przyda się na mieście. Mamy troszeczkę tego. To się przyda.
Jezus Maria, musicie mi wybaczyć, mam straszne teraz problemy z oddychaniem, ponieważ no jak to o tej porze roku bywa, jestem podziębiony. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało za bardzo w odbiorze moich materiałów. No i tak, chciałbym, żeby tego kupić może 5 sztuk. Kup i przenieś. To powinno nam wystarczyć na dłuższy czas. Matka z klanu żelaza. To mamy, dobra. Co dalej możemy tutaj jeszcze zrobić? Jak możemy polepszyć naszą sytuację? Na pewno potrzebujemy większej różnorodności pożywienia. Jak tylko gra zacznie działać jak trzeba, to się tym zajmiemy. Dobra. No, gro. Żyj. Żyj, nie umieraj. Teraz tak. Tutaj są dziki. Chciałbym tymi dzikami się troszeczkę zaopiekować. I tu jest glina. Glina na razie nie jest nam potrzebna. W przyszłości pewnie będzie, ale na razie nie. Produkcja żywności, zasoby. To chyba będzie w produkcji żywności. Tak, na pewno chcemy tego jednego myśliwego. Niech będzie skierowany w stronę miasta. Na pewno chcemy tutaj jeszcze studnie. Co jeszcze? Mieszkanie, tymczasowe schronienie również poprosimy. Jak to wygląda? 3 krateczki, to będzie w ten sposób. Na pewno chcemy jeszcze chatę zbieracza, przynajmniej jedną. Okej, i jeszcze może rybak, wędkarska, wędzarnia. Czyli tak, jeszcze będzie rybak z tej strony, z którą on wychodzi, w tą stronę. To żeby miał troszeczkę bliżej, zrobimy to w ten sposób. Okej, i teraz przesuniemy drogi troszkę, zrobimy takie ala skrzyżowanie. Myślę, że będzie to całkiem sympatycznie wyglądać. I z tej odnogi skrzyżowania jedziemy tak naprawdę aż tutaj. Tu jeszcze nie skończyli murów budować. No niedobrze. Okej, jakoś w ten sposób. I tutaj chciałbym z tym połączyć. No, pięknie. Jak tylko to zostanie wybudowane, myślę, że odczujemy to. Przyrostem po prostu wyższych poziomów budynków, z tego względu, że powinna być już zapewniona różnorodność żywności. Okej. No i proszę bardzo. A nie, jeszcze nie. Jeszcze za bardzo się pośpieszyłem. Ale już to ładnie wygląda. Jeszcze niech tylko to wykończę, to będzie w ogóle miód. Jeszcze 2 cegły. Coś się opierdzielają. Także chwilkę jeszcze na to zaczekamy. Teraz tak, czy przy ostatnim ataku nie zostało przypadkiem uszkodzone gdzieś ogrodzenie? To też mnie bardzo mocno ciekawi. Tutaj nie, tutaj jest jakaś dziura, ale to są furtki. Tutaj, po tej stronie, odbuduj. I wbijają nam oczywiście sarenki, żeby wyżreć nam żarełko. Co jest oczywiście niezbyt dobre. Okej. Tu już wszystko jest. Tu jeszcze nie wybudowali do końca. Budynek nie zapewnia obecnie rozrywki. Dlaczego? Masz ziarno. Masz wodę. Czyżbyś miała problem z miodem? Jak najbardziej chcemy tych mieszkańców. Zawsze chcemy. Tylko jak wygląda właśnie sytuacja, jeżeli chodzi o miód? No, miodu jest jakoś mało. To racja. Czyli przydałoby się może to troszeczkę powiększyć. Pasieki. O, już nie można. Kiedyś było chyba można zmienić promień, w którym te pasieki funkcjonowały. To znaczy to, gdzie latały te pszczoły. Teraz pasieki ustawimy troszkę innym miejscu. Zasoby. Konserwator żywności. To się na pewno przyda, chociaż niekoniecznie teraz. Piec na węgiel drzewny, mydlarnia.
pasieka. I tyry ty, ty. Premia do miodu. Tu nie bardzo rozumiem, o co z tym chodzi. No bo patrzcie, tu mieszkanie rzeczywiście może to stanowić problem dla pszczół, ale no tutaj też powinno to słabo wyglądać, a jednak jest całkiem okej. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. No dobra, pasieki postawimy przy murze. Po prostu. Będzie to jakby dodatkowa osłona. Zrobimy to w ten sposób. I myślę, że dodatkowy miód zawsze się przyda. Strasznie dużo mamy teraz kłód drewna. Do osady przybyli nowi mieszkańcy. Witamy Was bardzo serdecznie. Utracono zbiory z powodu wysokich temperatur. Tutaj nie było źle. Tutaj raptem 10, także akurat udało nam się zebrać żywność. Także to też nie stanowi problemu. Co tutaj robicie, że tego nie robicie? To mnie zastanawia. Zwiększamy ilość robotników, ustawiamy priorytet, niech się tym zajmą, bo się opierdzielają ewidentnie. Nie podoba mi się to wcale. No, można. Jak się chce, to się da. Dobra, tutaj też działają powolutku, bardzo mnie to cieszy. No i proszę bardzo, mamy faktorię, centrum handlowe to teraz powinno być. Tak jest, jest i centrum handlowe, także będzie czym handlować. Zrobimy na miniaturkę zdjęcie. Dobra, co dalej? Na pewno chciałbym tutaj przeprowadzić jakąś drogę. Tutaj jestem w stanie, tylko teraz kwestia tego. Tak, i tu też jestem w stanie to zrobić. Śmiesznie przechodzą przez tekstury te wiatraki. Coś poszło nie tak, najwidoczniej. Okej, i tu idziemy już aż właściwie dotąd. Nie, tak też nie możemy zrobić, bo później tego nie połączę. Czyli tak, chciałbym, żeby ta droga szła tak. O, tutaj mogę. I tutaj mogę też przeprowadzić. Bardzo ładnie. Czyli tędy też będą mogli nasi mieszkańcy podróżować. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna rzecz to jest na pewno jakaś obrona również tego członu. Chociaż nie wiem, czy to nie mija się z całym przypadkiem. Tutaj też kończymy już arborystę. Poprawiłem sobie mikrofon. Okej. Co tu jeszcze? Chyba jest wszystko w porządku póki co. Tutaj oczywiście jak zwykle się opierdzielają, ale do tego nie mam pretensji. Prawdopodobnie po prostu jest za daleko już ta osada wyprowadzona, te tereny zajęte, żeby transportować w jakiś tam efektywny sposób pożywienie. Mówię tu o drewnie, przepraszam. W sensie drewna, dokładnie. Dobra. I teraz ciebie chciałbym, panie drugi rybak, chciałbym, żebyś poszedł w te rejony i tutaj sobie ładnie wydobywał żarełko. Tak, wydobywanie jedzenia to super jest po prostu sprawa. Wiem, że nie powinno się tak mówić, ale no bardzo pasuje do tej gry. Jakby nie było. Tutaj wędkarz to generalnie jest, jak to? Kopacz? Górnik. Tylko tyle, że w wodzie kopie. Ja nie wiem, jakoś tak mam takie podejście do tego. No nic. Co dalej? Tutaj też moglibyśmy już to poulepszać. Czy ja wyłączyłem ulepszanie automatyczne? Jakoś tak strasznie dziwnie.
Można ulepszyć. Można, nie można. Pokazuje, że można, ale nie można. Ok? Czy to można? Tego też nie można. Nie rozumiem tego. Dlaczego nie można? Znaczy można, nie można? Nie wiem, czy można. No, nie wiem. Pokazuje mi, że mogę. Ale to nie działa. Jeżeli ktoś ma wiedzę, dlaczego tak się dzieje, to prosiłbym, żeby się z tym podzielił, bo tego po prostu nie rozumiem. Niby są spełnione wymagania, a jednak to nie działa tak, jak powinno. Tutaj tak samo. Chyba, że już nie możemy ulepszyć. To trochę słaba opcja. No, ale cóż. Dobra. Mieszkań jeszcze mamy dużo. Trochę problemy z żywnością, ale już pole powstaje, także nie powinno to stanowić na dłuższą metę problemu. Tu mamy ulepszenie i w kolejnym odcinku prawdopodobnie przydałoby się już zwiększyć obronność jeszcze bardziej, ponieważ te ataki będą tylko większe i gorsze. W sensie gorsze dla nas, dla nich lepsze. Zwiększymy w niniejszym też garnizon o dodatkowe dwie osoby, żeby jak najwięcej tych osób broniło o naszych tutaj rzeczy. Centrum miasta poziom 4, koszary też można ulepszyć, co jest bardzo ciekawe. O, wy zostaliście ranni? Niby nie powinniście. Drewno o połowę jest, także życie wam nie powinno spadać z powodu zimna. No ale coś mi się tutaj po prostu nie zgadza. I tak, jeszcze może tak na szybko zobaczymy, czy jakieś dekoracje jesteśmy w stanie gdzieś postawić. Byłoby to bardzo miłe. Mały park może. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zagospodarowanie miejsca. Tu się niestety nie zmieści, ale to był mały park i to jest 3x3, czyli jak mieszkanie. Ustawimy to w ten sposób. Tu już się co prawda nie zmieści, ale możemy może jakiś szlak ogrodowy. Szlak mnie trafi. Nie wybuduję tę ogrodę, ale niech będzie. Tak, możemy to zrobić w ten sposób. Troszeczkę to wszystko poulepszamy. Tutaj również możemy to zwiększyć. Czy tu gdzieś między budynki wciśniemy? No nie bardzo. Bardzo mnie ciekawią te posągi. Tylko no kurczę, jest duży problem z tymi sztabkami żelaza i nie bardzo chcę właśnie przez to wybudować te rzeczy. Ale świątynię myślę, że damy radę gdzieś tutaj zmieścić jeszcze. Niech się modlą. Niech się modlą o więcej pieniędzy dla mnie. No i oczywiście o wasze dobre samopoczucie. A także łapki, subskrypcje. Od razu przypominam, a co się będę? Nie miejcie mi tego za złe. No cóż, co jeszcze? Ceramiki. Coraz więcej mamy. Także prosiłbym, żeby 120 przenieść od razu do centrum handlowego. Niech tym handlują. Tu mamy to. O, to już powinien być wykończony warsztat meblowy albo w sumie nie wiem co. Jeszcze coś tutaj było nie do końca zrobione. Może to była cegielnia. Nie jestem teraz pewien. Podejrzewam, że to właśnie ten warsztat meblowy był problematyczny, ponieważ było dużo desek, a jest mało. Także to o czymś świadczy. Coś na pewno zostało nadrobione. Ruszyła po prostu produkcja mebli. No i te meble myślę, że też wpłyną na całokształt naszej wioski, osady. No już nie do końca to jest wioska, to po prostu już taki mały gród się zrobił.
Nie glut, tylko grut, żeby nie było. No i cóż, mamy rok 33. Urodziło się zwierzę gospodarskie, czyli mamy już 4 zwierzęta, tak? Tak jest, jak najbardziej. No cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak zwykle komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę nie żałujcie. Jeżeli oczywiście Wam się odcinki podobają. No i taka mała garść informacji na przyszłość, na przyszłość kanału. Na pewno ta seria już tak naprawdę dobiega do końca. Myślę, że... Bo tak jak wspominałem, no na GeForce Now nie zamierzam dalej zbyt mocno nagrywać, także podejrzewam, że postaramy się ulepszyć do poziomu 4 i to będzie odcinek ostatni z tej serii. Co dalej? Na pewno będę chciał też nagrać jeszcze może jeden sezon tej gry, o ile oczywiście będą oglądający. No i w sumie to tyle, co chciałem powiedzieć. Nowy sezon, koniec tej serii, okej. No dobra, także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej, cześć i czołem. Pa.